Raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że mnie słychać teraz. Krótka rozmówka na wieczornej fajeczce. Także problem jest ten sam, co kiedyś. Czyli rozdział tych upadłych form na wiele warstw. No i nadal brak połączenia. Oni tam twierdzą, że na Matrixie się znają, bo to jest po prostu z upadku wszystko. I nadal zachodzą sytuacje kontaktów niefizycznych z fizycznymi. Co podkreślam, będzie się... To jest ten sam problem, co kiedyś był. Także będzie się odzwierciedlało bardzo źle, negatywnie na konstrukcji. No i na przyszłości form, które będą upadać. Jednak do tego trzeciego razu to już będzie powielony któryś raz. Więc ten upadek będzie dużo niższy. To jest główna przyczyna, plus bawią się w zjadanie samych siebie, co przypomnę jeszcze raz, powoduje trawienie. Nie można jeść form o większym lub zbliżonym składzie, można tylko jeść tak jak mniej, małe zwierzęta, jak pojedyncze punkty, chodzi o pojedyncze punkty. Jak jest rozbitka, jak jemy mięso, to tylko pojedyncze punkty typu kurczaki, różne nieświadome całkiem zwierzęta, które po zjedzeniu doładują twój system. Jednak to też nie jest konieczne, ale czasami jest to jakąś drogą i jest to możliwe, jest możliwe uzyskanie z tego pokarmu. Na zasadzie będzie przemiana, cała reszta, pochłanianie form bardziej rozwiniętych. No skończy się strawieniem tkanki, czyli będzie problem. Najpierw zmiany w krwi zachodzą, nie tak jak ci, co tam się bawili kiedyś, te wampiryzmy. Więc zachodzą zmiany w krwi. Krew już nie produkuje, zapomniałem jak się to nazywa. Może hemoglobina, coś takiego. Dokładnie nie wiem, musiałbym spojrzeć. W każdym razie takie kuleczki są w tym i one zanikają. One nie noszą wtedy substancji. Tych, które mają nosić. No i ta krew nie odżywia organizmu i zaczyna się... Jest zapisany też, że przy strawianiu tej tkanki o tym samym zapisie lub wyższym, co tutaj się dzieje, no następuje trawienie organizmu tego, co zjadł. Więc to jest już zgon, upadek na formy zwierzęce i będzie ten sam problem na początku jest, tutaj trwa, tak jak z tymi krowami, co im wrzucali. To są ich odrodzenia, co im wrzucali te resztki krów i innych. No i dostawały kąpczastego zwyrodnienia mózgu, tak zwanego Creutzfeldta Jakoba, czyli tak zwane wściekłe krowy. Tu mamy wściekłych ludzi, którzy jedzą się nawzajem. No i to ich wykończy, nie? Bawią się jeszcze prawdopodobnie w wampiryczne teoryjki. Mówię, te wszystkie kabalistyczne gówna. To pamiętajmy, że to było... Oni chyba to przerzucili gdzieś. Ale to wszystko jest bzdura do tych, co popełnili pierwszy krok, czyli już pierwszy raz zabili, odłączyli się od tego źródła. No i lecą, żeby jak się skuszą na każdy kolejny, to z każdym kolejnym przegrywają jeszcze bardziej. To jest pomysł, jeden z pomysłów na usuwanie form nierozwiniętych, które są poważnym problemem, bo tego jest masa. No i taki był kiedyś pomysł, nie? Ten pomysł trwa do teraz. Co nie znaczy, że nie ma innego. I te inne też się nie toczą i tak naprawdę mogą być bardziej skuteczne, jednak polegają dokładnie w postrzeganiu na tym samym. Bo te formy, które później przychodzą na koniec, te większe, to one mają dużo większy skład energetyczny. No i też niszczą, nie? Całe plansze. To tak zwane monstery. To na końcu, nie? To na końcu jest końcówka tych do zejścia na formy zwierzęce. Także to też się dzieje na różnych planszach, te, które mijam.
i nie było, że tak powiem, ten, ale pamiętajmy, że to jest rozdział ładunków wtedy. To są wysoce inteligentne formy, które postrzegają odpowiedni zakres energetyczny i tylko ten ulega degradacji. Dobra, tutaj sobie odpalę jeszcze raz fajeczkę. Mówię tu o formach jak Prometeusz i Alien i różne inne tam, co widzieliście. Mogę je powymieniać kiedyś, ale nakręcę filmik, po prostu się przedstawią wszyscy. To są tak, tacy strażnicy granic. Kiedyś wam mówiłem, że niedługo się przekonacie, że te wszystkie formy istnieją. No i niestety niektórzy, duża część na sobie, nie? Jest to po to, żeby rozwiązać problem i zatrzymać złą linię. Tak jak mówiłem, wybijanie tych małych sygnałów powoduje powstanie większego, a na każdych z granic jest forma odpowiadająca do granicy, do poziomu upadku. Dlatego im większy upadek, tym większa i bardziej rozwinięta forma z większymi możliwościami. To jest nie do zatrzymania, także walka z tym nie ma sensu. Trzeba, jak ze wszystkimi skutkami, trzeba po prostu złapać, gdzie robią błąd. Tak jak tutaj pracownicy NHS teraz, ale oni są tak mało świadomi, że nie wyłapią tego prawdopodobnie nigdy. Chociaż im pokazuje tutaj ich następne odrodzenia, bo już są puszczane w telewizji, czyli te powyginane osoby, nawet mają koszulki Born NHS. Nie łapią, nie? Nie umieją czytać znaków, nie znają się w ogóle na konstrukcji świata, ale bawią się w doktorków. A przypomnę, że nie ma czegoś takiego jak choroby, no bo wszystkie powstają z powodu zatruć, to główny teraz nasz problem. No i jednak podstawowy kiedyś był, czyli błędy w rozwoju. No ale teraz mamy jeszcze trutki, nie, wszędzie dookoła, to jest dodatkowy problem. No, cała teoria o walce z chorobami, to tak jak mówiłem, to ściema, biznes, może się starają pomóc. Prawdopodobnie nie. Mi się wydaje, że to jest tylko biznes. I na tym to się kręci. Tabletki, zabiegi, tak jak z tymi operacjami plastycznymi, żeby się nie kusić na to wszystko. Wszystko ściema. I to zarówno te upiększające, jak i te niby potrzebne, bo cofanie efektu w starych materiałach to nie po to było, żeby to gdzieś tam zaginęło. No to się rozeszło po niektórych wersjach, nie? To jest to, nie? Wiem, że to dziwnie brzmi na początku, przy tak niskim poziomie całości, ale no, jest to jedyne rozwiązanie, bo umówmy się, że dopóki przyczyna nie zniknie, dopóty skutek nie zniknie i będzie narastał. Także no, korekcje medyczne, chirurgiczne nic nie pomogą, a następna runda będzie jeszcze gorsza. Tak samo wybijanie różnych warstw też nic nie pomoże, bo następna runda będzie w oddzielonym punkcie jeszcze dalej, w jeszcze gorszej formie, w jeszcze większym, gorszym środowisku do postrzegania na następną rundę. Także no to jest mówić dość, jak mówić do obrazu, a obraz ani razu, bo to są wszystko odbicia, nie? Także no to jest ten. Potrzebujemy też kilku ludzi. Mamy dużo form fajnych poza polem, ale no w polu mamy problem. Tu jest problem, tu duży. Upadek wielokrotny jednak wyczyścił im mózg. Nie da się z nimi już dogadać, a twierdzą, że coś wiedzą. I są sterowani często jako nadświadomość, podświadomość, czyli wpływ i wymiana sygnałów po całej linii, która następuje zawsze, tak jak mówiłem. Dlatego trzeba naprawiać po całej linii. Znowu ktoś wyszedł. No, czyli tak jak wściekłe krowy, tak samo wszyscy pokończyli ci, co tam się bawili w te ruchy. Z pierwszym ruchem już się separowali na warstwę, gdzie później już lecili sobie sami ze sobą. Jednak tam pamiętajmy, że na tych wersjach jest dużo wersji nieświadomych, które będą wplątane w te gry, nie? Tak jak urodzony w efekcie zmaterializowanej wersji też
nie jest niczemu winny, ale będzie przerabiał różne scenariusze ze względu na rozwój całej warstwy. To jest to. Nie, tu akurat też mam taki przypadek. Mówię o sobie. A tutaj próbują różnych tam ruchów, ale odcięli już tyle ładunków, że będzie też z tego zwierzyna. To kiedyś dotrze. Teraz mamy koncentrację z tych, co ze starego pokolenia tutaj z Anglii rodzą się w Polsce i promują różne bzdury. Dzisiaj przeczytałem na komentarz na Gabriela kanale. No niestety Gabriel nie myśli jasno, jak zwykle. I promuje też takie coś, nie dopisując swojego. Był komentarz o tym, że skoro wymyśliliśmy jako Polacy niby. Ale to jest tak naprawdę to odrodzenie stąd, nie? Teraz coś powiem jeszcze o kierunkach, bo to też jest złudne. Bo kierunki są we wszystkie strony i względem postrzegania, bo wszystkie wersje istnieją w jednym czasie, materializuje się wersja, na której się koncentrują i każdy błąd się odzwierciedli. Chodzi o tutaj te podwójne respiratory, gdzie przypomnę, podawanie czystego tlenu po prostu upala tkanki i dobija pacjenta. Testy nie wykazują niczego, a podawanie tych wszystkich szczepionek do kurczaków i hodowanie z tego jajek spowoduje wielokrotne różne mutacje, różnych problemów, które będą wykrywane przez wszystkie testy jako jakąkolwiek zmianę, bo te testy nie działają po prostu. To są też wszystko ściema. Nie? Cała medycyna to jest jedna wielka ściema, bo nie bazuje na likwidacji przyczyny problemu, tylko walki ze skutkami, czyli to jest tak jak policjanci, kurwa, i wszyscy ci, co tam myślą, że z czymś walczą i coś zwalczą, powodując więcej problemów. Przypomnę, że te wszystkie problemy można załatwić w tydzień i się skończą, wprowadzając odpowiedni system, który likwiduje przyczyny powstawania takich sytuacji. No i o tym jest tutaj partia przyszłości. Trzeba tylko pchnąć. To jest nowy system, bazujący na wiedzy już normalnej, nie z pojedynczej warstwy i matrixowych teorii, form wykreowanych, które nigdy nie żyły w środowisku fizycznym, więc nie mają zielonego pojęcia o niczym tak naprawdę. Dlatego się nie nadają. Miały spełnić tylko funkcję kontaktową z powodu swoich lepszych zasięgów do wewnątrz źródła. No i tutaj znowu teoria o niby satelitach, ale to w starych odcinkach znajdziecie. Bo to jest projekt Tesli, czyli mój. Ale można robić te punkty, te gwiazdy można robić. I to też jest taki nadajnik, nie? Czyli to jest na bieżąco, cały czas powstają nowe. Z rozwojów i upadków i kierowane na bieżąco, tylko różnie wychodzą. I plus teraz przemiany czasami są tych przemienionych wcześniej z powodu upadku, bo nachodzimy się z warstwami, nie? Z różnymi. Czyli podstawowy błąd, jak kontakty, to tylko fizyczni między fizycznymi, projekcyjni między projekcyjnymi, za obopólną chęcią i zgodą i z odpowiednim ładunkiem, bo uwaga, między kobietą a mężczyzną też może występować związek homoseksualny, który kończy się z powodu tych różnych warstw i zmiany polaryzacji różnych osób o różnych kierunkach. I teraz jak będą źle dobrane, co często następuje w różnych parach, gdzie słabszy potencjał zwykle łysieje i tyje. I nie wie dlaczego, nie? A kilka moich tam starszych odcinków podstawy wyjaśni, a całą resztę miałem kiedyś taką stronkę, ale nikt się nigdy nie odezwał. Ale jakby ktoś był zainteresowany na przykład z odzyskaniem włosów w normalny sposób, nie przeszczepem z dupy lub różnymi innymi zmianami, no to zachęcam do kontaktu i będzie to płatne, ja też muszę zarabiać. A jak nie, no to musicie przeryć dużo treści, co też przyniesie pozytywny skutek, bo załapiecie dużo innych materiałów. No ale umówmy się, że w skrócie
jeżeli wszystkie kontakty będą względem emocji na wyczucie, no to są i z obopólną chęcią i zgodą tej samej wartości form, nie tak jak tu się bawią na duchach, udają, że nic nie ten, a na duchach kurwa wszyscy kurwa ślina cieknie, nie? Taka jest teoria. Ale szkodzą sobie na konstrukcję, tak że łby im popuchną tak, że będą kurwa następne jakieś formy, tak jak kiedyś pokazywałem w jednym z tamtych starych odcinków. Plus teoria o nabieraniu mocy z powodu kontaktów jednopłciowych też jest bzdurą, bo tak jak mówię, te jednopłciowe, czyli względem form jako kobieta z kobietą o różnym potencjale, bo pamiętajmy, że ta energia dodana to jest energia z napalenia. To nie jest żadne ładowanie się ten i jest wymiana i ładowanie pola. A tu trwa teoria ta starożytna, co kiedyś robili, ten błąd. Może jestem już właśnie na tym poziomie, nie? Znowu wychodzą te. Muszę się przesunąć, bo tutaj się wiara zbiera. A nie lubię, jak ktoś jest. Ciągle się kręcą obok mnie i próbują kontaktów różnych tam. A przecież to jest jedna wielka małpiarnia. Także no, ja się odcinam. No i co? Dobra. Poszli. Wyciągnę sobie fajeczkę, bardzo krótkie nagranie, bo to długo się jednak ładuje, ten ich internet jest do pi. Już chwilę. I to są ważne informacje, wbrew pozorom. Nawet bym powiedział najważniejsze, bo ten błąd się powtarza od tamtej pierwszej epoki, kiedy powstał ten świat. I nie jest, nie był i nigdy nie będzie akceptowalny. A odzwierciedli się najbardziej właśnie na formach, które to robią. Na pogorszeniu konstrukcji. Znacznie. No i teoria też o tym, o chorobach, nie? Typu AIDS, to też tłumaczyłem, czym to jest i to też da radę zlikwidować bardzo prosto. A tutaj wymyślili teorię, że będą ładować ludzi kurwa tabletkami. Frediego na przykład tak usunęli. Co było oczywiście może przypadkiem, może celowo, nie wiadomo. Ale zatruli go po prostu swoim treatmentem. No i nie wytrzymała mu wątroba. A i padł, nie? Jak cała reszta tak zwanych leczonych ludzi. Czyli NHS to głównie to są mordercy. Świadomi, nieświadomi, ale mordercy. Pamiętajmy, że brak wiedzy tutaj nie zwalnia od odpowiedzialności. No i będzie się odzwierciedlać na skutkach. To jest to prawdziwe prawo, które tutaj karmiczne, które tutaj działa, działało i będzie działać. Stąd mamy coraz więcej różnych dziwnych odrodzeń i coraz więcej różnych chorób. Teraz masy będą problemy z kośćmi, z konstrukcją. Znowu pojawią się problemy typu zmiany w konstrukcji kostnej. Tego się nie zwalczy żadnymi metodami, które oni tutaj się twierdzą, tylko przez likwidowanie przyczyny, ale trzeba je najpierw znać, nie? Jak oni mają ten poziom, no to raczej. Dlatego trzeba promować te informacje, żeby jak najwięcej mózgów to przeanalizowało i to w końcu ich obtoczy i jak, tak jak powtarzanie gówna wielokrotnie działa do ludzi, tych wyczyszczonych z umysłu, to powtarzanie prawdy też będzie działać. No i to jest jeszcze raz, przypomnę ten sens robienia różnych informacji i dzielenia, które były niezrozumiane, bo nigdy nikt nie umiał czytać, bazując na teorii kuli ziemskiej, jednej warstwy, jednego życia, która niby coś miała łączyć, nigdy nie będzie. No nic się nie zdziała, nie? Bo to jest i tak względem ładunków i rozwoju form. Przypominam, że to jest rozwój, świadomość, więc składowa, ilość faz wtedy ma znaczenie.
i ładunek, nie? Co nie znaczy, że zbieranie ładunku poprzez kontakty tutaj, jak zauważyłem, że promują. Pamiętajmy, że te różne sytuacje, tak jak w związku kobieta-mężczyzna, też może być związek homoseksualny i kobieta-kobieta, facet-facet, to też będzie może ten. Z powodu tych kierunków, różnych ładunków, co warstwę i podróży tych osób. I tyle. No jak to jest kurwa za trudne, to ja nie rozumiem, kurwa, tutaj nic już, nie. To może ja jestem za głupi, żeby tu istnieć, kurwa. Prawdopodobnie może to być jakieś jedno wielkie zoo. A jak nie, to na pewno będzie, nie? Świadomie, ale nieświadomie. Ludzie zawsze byli za głupi, żeby to zrozumieć, dlatego mamy te problemy. Co nie znaczy, że trzeba ich wybijać, bo teraz o tych odrodzeniach, tak jak oni są, Anglia jest wytworzona z Polski, tak teraz ci, którzy robią te różne ruchy, odradzają się w Polsce, czyli ten drugi kierunek. Są różne kierunki, to nie jest upadek i slot, to jest droga życia. Ja już byłem po całym zakresie, góra, dół, miliard razy, a przecież nie upadłem. I co? Najgorzej jest, no, czyli te odrodzenia, mówię tutaj, nie będą zmienne względem nastawienia. Także tutaj żadne teorie o tym, że teraz można wybić tych czy tamtych. No tutaj z tym podczas tej wojny, tam co tam niby tą inteligencję wybijali, to nie była żadna inteligencja, tylko to właśnie. Ale oni byli przyczyną większych szkód i tych kilku naprawdę nie jest wartych temu, żeby całe miliardy ginęły i żyły w takich kurwa teoriach, gdzie i tak wszyscy upadną i zniszczą tylko grunty, które powstały ciężką pracą, przypomnę, bo żeby zrobić jeden kontynent, to naprawdę to jest kurwa, czasami zależy od źródła, czasami to jest, może być nawet rok, nie, ale my żeśmy tutaj nie robili tak, nie, bo to wszystko było kurwa pod górkę. A oni przychodzą i rozpierdalają. Tak, to jest właśnie to. Także słuchanie tych wszystkich tych teorii różnych z pseudoalternatywnych kanałów też wam zaszkodzi. Jak już Gabriel promuje, ja mu napiszę, jak już promuje coś takiego, tam napisałem komentarz. Nie wiem, czy się wklepał, ale jak już promuje coś takiego, znaczy, że upadł, ale to jest to, co mówiłem, że jak nie mam z nimi kontaktu, to oni głupieją. Zresztą wykreowane formy i na razie tego nie łapią, chociaż mówiłem to wielokrotnie, bo chodzi o to, że dla nich to jest taka sama forma istnienia, jak są wykreowani z dobrego źródła, no to jest pełna odbitka, która wygląda normalnie jak życie. Później się materializuje lub nie w danym kierunku, nie? Także mam nadzieję, że jak Gabriel tego słuchasz, to musisz szybko naprawić swoją drogę, bo twoja przyszłość będzie smutna i możesz dołączyć do zoo. A nie o to chodzi. Chodziło o to, żeby był ten rozwój, a przeszłość jest, jaka była, nie? Tylko trzeba się zastanowić, jaką chcemy tą przyszłość. Ta zmiana przeszłości nie ma sensu, bo to jest wszystko na takich punkcikach. Tu jest tylko funkcja jako nadajnik i położenie. I tylko to. Plus rozesłanie sygnału na tym poziomie, ale tu ciężko ze zrozumieniem podstaw. Więc cała reszta też będzie za skomplikowana. I
teraz ocenianie, bo tu jest też ta gra, nie? Ocenianie tego. W ogóle to nie należy do nich, bo jeżeli wszyscy by to znali prawdę, jakie to ma skutki, to i tak wszyscy będą robić to, co trzeba. A teoria o tym, że ktoś może oceniać to czy owo, jest bzdurą. A ograniczanie kończy się na zmianach konstrukcji w przyszłym urodzeniu, na zmianach kostnych, czyli ograniczanie podstaw, jak więzienie ludzi i ograniczanie im ogólnie podstaw, bo to się odzwierciedla. Tak? Nie wszystko jest emocjonalne, plus wiadomo, trudki, nie, dookoła. Bez tych informacji i tak daleko nigdzie nie zejdziemy. No i potracimy punkty, ale mało warte punkty. Jeżeli to ma tak wyglądać, to jedna fala to wszystko przykryje. I też będzie dobrze. Przepłuczę na rybki do słonego oceanu i tam już jest lepsza później ten. Lepszy efekt niż tłumaczenie czasami, bo się nie da. Czyli tutaj tkwimy w zombie trupiarni, którzy się bawią jeszcze w te wampirystyczno-kablistyczne ściemy do upadku ich samych, co też jest dobre, ale mówię, to jest problemem, nie? Bo to się będzie ciągnęło przez kilka warstw. Nowa metoda jest inna. Ja nie mówię, że to nie było dobre, nie? Na tamten czas, gdzie i tak sam przeciwko wszystkim, to co? Nawet na ten czas jest dobre też, nie? To jest taki z braku laku. Wtedy się po prostu puszcza tą informację, zostawia, separuje źródło, jest odcięcie całkiem, wyczyszczenie po upadek. Więc żadne nie ma materii, czegoś takiego jak materia. Zapisywanie czego, byle czego, nic nie pomoże. No i jadam według swojego scenariusza. A żeby przyspieszyć ten upadek, no to były nadane te ruchy negatywne. I to było tylko po to, żeby przyspieszyć, żeby dłużej nie oglądać takiego ścierwa. Funkcja. Tak jak mówiłem, Shatix nie jest zły, pomaga tylko oczyszczać. I to jest funkcja tego samego ładunku jak Morningstar, czyli słoneczko, co jest również księżycem i polem, w którym się znajdują. Czyli to jest ta trójca, nie? Pole, w którym się znajduje, plus i minus. Składowa, czyli człowiek. A tu jeszcze nie łapią, nie? Także no. Tam mamy nowe punkciki. Kilka powstało nowych. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Tu tak średnio liczę, żeby to był jakiś rozwój. Bo mówię, z takimi podstawami jest problem. No ale cała reszta. Musi być ten wybór, nie? Nie może być opcja A i B, obydwie złe. Musi być też wersja C, dobra. I wtedy jest świadomy wybór. No i wtedy odpuszczę już, nie? Będzie świadomy wybór. To nie jest tak, że ja jakieś na siłę chcę ich, kurwa, wszystkich ratować, coś, nie? Tylko musi być ta informacja, żeby nie było, że nie było powiedziane, nie? Bo ja też ścierwa nie lubię. I później to wszystko przepolą. Wiem, jak to brzmi. Ale starajcie się nie być w tej wersji, bo skończy się źle. A tutaj mamy grę. Tak naprawdę chodziło o otworzenie życia cały czas.
wszyscy oponenci zginą tak czy siak. Albo w swoich błędach, albo w wynikowych działań. Dyskutuję z emocjonalnym, więc te emocje mają duże znaczenie. Zwalczanie ich ogłupia warstwy, które zwalczają. Co czyni ich jeszcze gorszymi najczęściej. Więc popełniają więcej błędów. To też nie jest dobre, nie? A na razie dostosują. Ktoś im powiedział, że jakieś adblockery, kurwa, gdzie tłumaczyłem, że można przyblokować, tak jak jest Naltrexon. Że można przyblokować jedna tabletka na dwutygodniowy treatment. Wystarczy ta mała. A ci tu ładują tablety jak blokerów, gdzie rozpierdalają teoretycznie mózg ludziom. No i ta projekcja na ich przyszłych wersjach, które będą ich fizycznymi życiami, są przez to gorsze i będą bardziej nienawidzić. I nakręcamy przez to spirale, kurwa, nienawiści i konfliktów. No ale tak stosują, nie? To się odzwierciedli tam tylko na nich, no ale no jest, jednak później problem wróci. Bo mówię, gówno możecie obtoczyć i cię zaleje. Dlatego trzeba stosować też drastyczne ruchy, które już były na niektórych wersjach, a na niektórych dopiero będą. Pamiętajmy, że czas jest iluzją i zależy od kierunku i zwrotu. Tutaj ten oryginalna Anglia już dawno utonęła. Jesteśmy na odbiciach. No ale oni chcą iść w tamtą stronę, nie? To muszą iść beze mnie, bo ja stamtąd właśnie wracam. Żeby nie mylić, nie, bo ja żyłem w ich efektach, oni żyli w moich. Oni dostali wszystko, ja dostałem to, co dostałem, nie? Oni chcą teraz iść tam, bo myślą, że będą mieli jakiś raj. Nie ma żadnego nieba. Jest tylko wynikowa tego, co tworzysz i następne życie jest skorelowane z twoim poziomem świadomości i tutaj pokazują to bardzo nieciekawe odrodzenia, które obserwuję teraz w telewizji, czyli same powykręcane formy, same zniekształcenia. I coraz głupsi ludzie, którzy nadal myślą, że są mądrzy. Tak, ta małpa, co przyszła ostatnio, nazwała się doktorem. Powiedziałem, że te tabletki są nie ten, pokazałem skutki. A on mi powiedział, że jedz więcej. No małpa, nie? Poprzedni zniknął może już na małpach, ale prawdopodobnie jakieś mniejsze małpy. A, na małpach. To ten też na małpę, chociaż on miał więcej błędów, nie? Bo tamten miał pierwszą rundę, mógł być nieświadomy, to na razie jest rozbitka. A ten będzie miał jakąś gorszą. A jeszcze później przerobią swój treatment. Czas jest iluzją. Także będą przerabiać różne. Dlatego polecam się zastanowić i promuję tutaj tą informację. Zarówno im też mówię, ostrzegam, żeby nie było, że nie mówiłem. Ale i nadaję w eter. Dobra, sobie skręcę fajeczkę jeszcze. Dużo nie mam czasu, bo tu mam mało, że tak powiem, pamięci. Już się pokończyło to wszystko. Chcę pousuwać jakieś pierdoły, zdjęcia. I teraz na razie nawet nie jest to na rękę, bo nie ma jak tego zgrywać. No i pamiętajmy o tych przyszłości, nie? Że to będą wersje do postrzegania w przyszłości, które się toczą w teraźniejszości. Bo te wszystkie mniejsze istnieją w tym jednym dużym polu. A teraz jedziemy na projekcjach z jakimiś duchami, którzy myślą, że chyba mogą myśleć, że są święci, nie wiem. Niektórym tak się po prostu pojebało w głowach i tam myślą, że są lepsi. A oni dopiero się uczą z procesu myślokształtu, czyli twórczego. Materializują się i mają się uczyć, kurwa. A nie myśleć, że wszystko wiedzą. To taka porada dla następnych. Bo skończą też jak te krowy.
i sami będą, tak jak kiedyś opisywałem ten przykład z tym kurczaczkiem takim, co oni będą sami się obsługiwać wszyscy. Także tak jak my obserwujemy tutaj, jak traktują te zwierzęta, to są i oni, i te zwierzęta, nie? Bo wszystko, co robisz, robisz dla siebie. Czas nie ma znaczenia, to jest tylko iluzja. Co nie znaczy, że to też jest dobre, nie? Bo można je już ten, oni się tam znęcają trochę, ale tacy byli i postrzegają później też z tej drugiej strony. Oglądałem te filmy, jak tam traktują i wybijają masowo różne te. Myślę, że to w czymś pomoże. No ale no nie. Tak jak walka, kurde, z przestępcami. Gdzie każdy z nich po prostu potrzebuje tylko środków do życia i nie jest w stanie, kurwa, zrobić nic innego. A przy zmianie systemu na tym, co mówię, to wszystkie problemy znikają. Każdy nagle zajmuje się tym, co lubi. Bo jak popatrzymy tych wszystkich pseudo złoczyńców, jak u nas byli masa i całej te grupy. Posłuchajcie Jackowskiego, jak to naprawdę wyglądało. No, są po prostu ludzie, którzy starali się przeżyć w gównianym systemie, który był tworzony przez bardzo głupie formy, które myślały, że są lepsze. Ale nigdy nie były, nie? Odbierały tylko część informacji, no i dalej analizowały swoim pustym mózgiem. Część, co potrafili zrozumieć, zrozumieli, a całą resztę przekręcili i to nie można przypisywać tego. Od najprostszych do najbardziej skomplikowanych, nawet te najprostsze przekręcili, a te skomplikowane w ogóle nie zrozumieli. Zobaczyli, mamy tych, co się modlą do informacji. Nawet plastikowy różaniec jest kompletną bzdurą, gdzie tak naprawdę chodzi o te kamienie z tych różnych częstotliwości i o to chodzi, i łączenie w odpowiednie palce, a tutaj sprzedają plastiki, Wiara siedzi cały dzień i kurwa różańca odmawia. Przecież ty kurwa patrzę na to wszystko, to mi się żygać chce. No i tak jak berła kiedyś były, nie? Że było berło, korona, konstrukcja tego wszystkiego. Tu mamy wiarę, która myśli, że żyje na kuli ziemskiej i oni twierdzą, że mogą mi pomóc. Na razie obserwuję tą pomoc, która się niestety odzwierciedli na nich. Mi to też tam nic nie stanie, ale... Ale też będę, mam skutki, nie? Na bieżąco, bo to kurwa same trutki i bzdury, nie? To jest cała teoria tutaj, która trwa. Czyli ostrzeżenie jeszcze raz ostatnie dla tych nowych, żeby się nie bawić w te formy. Kontakty tylko fizyczne, międzyfizycznymi z jednego wymiaru. Z obopólną zgodą i chęcią wedle wyczucia. Cała reszta będzie naprawdę negatywnie się odzwierciedlać. I tak samo udawane różne te kontakty, na przykład widziałem dużo takich, co się promują jako niby teraz ten, ale oni tak jak mówiłem, oni też nie zrozumieli, o co tam chodzi. I będą mieli tego negatywne skutki. A całość, tą wiedzę po prostu się wykorzystuje do kreacji samego siebie, do niczego innego. Dopiero połączenie w pary kobieta, mężczyzna jest efektem końcowym, ale na przykład każdy z nich może się zmienić, jak będzie chciał, dowolnie. Znając całą wiedzę, bez żadnych operacji, żeby tego nie promować, nie ciągnąć tego kurwa scenariusza, również przeszczepów i różnych innych główien, bo to są wymysły upadłych form, które nie zrozumiały podstawowych informacji. No niestety, żyjemy w epoce świrów, także same świry mnie otaczają. Ale zobaczymy, jak to będzie. Nie? Niektórzy trochę mądrzeją, także skutek też trochę jest. Samo przebywanie w polu z niższymi formami też ich trochę ładuje i przygotowuje może później do przyjęcia jakiegoś normalnego toku myślenia.
A jak nie, to wtedy większy upadek będzie. Bo zwiększa się zakres i będzie większy upadek i rozbicie na więcej form i postrzeganie dłuższej drogi, także będzie większy minus. Żeby też tego nie odbierać źle, bo to ogólnie jest dobry zabieg. Ale dla niektórych, którzy się nie odwrócą, no będzie większy minus, nie? To jest to. Prawda jest bardziej skomplikowana niż jedna fikcja, ale fikcja jest częścią prawdy. Niedługo poznacie nowe formy tak zwanych strażników granic i dowiecie się, że to są super inteligentne formy, które nie postrzegają, jak nie będziecie z nimi walczyć i będziecie o dobrym składzie energetycznym, bo to od tego zależy, to nic wam się nie stanie. Będziecie poza zakresem postrzegania. A wszyscy ci, co przyłączą się do walki, no niestety zginą. I tak samo jak mówiłem, że przylecą chłopaki ci, co tam wam dziury robią i te wulkany przygaszają, jak oni przylecą, żeby do nich nie strzelać, bo każdy strzał się odzwierciedli negatywnie. A naprawdę macie gówniany poziom jako ludzie i nic was nie uratuje wtedy. Jako mówię technologicznie, nie? Bo tam strzelali do tych starych, ale to były pierwsze projekty, które niektóre same spadały w tym środowisku, to się zgodzę, nie? Ale do niektórych strzelali. Żeby tego nie robić. A, i polecam Independence Day, bo to też jest takie odzwierciedlenie. Jeden, dwa i trójka będzie, bo to jest, to nie jest sygnał. To trzeba zrozumieć przyczynę sygnału, która powstaje, żeby zatrzymać źle rozwijającą się linię. I to jest coś, co się tyczy wszystkich i chorób, zmian konstrukcyjnych, problemów z tak zwanymi przestępcami i ze wszystkim innym. Tutaj mamy samych Don Quixotów i wszyscy chcą udawać, że coś kurwa tworzą i z czymś walczą. A tak naprawdę boją się kurwa tylko o pracę, trzęsą gaciami kurwa i chodzą i szukają Ruhańska. To akurat jest dobre, tylko gdyby trzymali między normalnym tym, normalne reguły, te które ja mówię, to byłoby dobrze. Ale bawią się niestety w te rozdziały. Z powodu wielokrotnego upadku też i często nie zawsze jest ta pełna świadomość, tylko jest przełączenie, nie? Jest przełączanie świadomości względem położenia. I teraz jak ja jestem, no to chwilę mają szansę, nie? A później wrócą do swojej formy. Także na tym zakończymy. Gdzie to będzie z odjęciem, nie? Bo tu dużo ruchów już było wykonanych, które odejmują od nich ładunek, który ich tworzył. Także już z każdym tym ruchem odjęli od tego ładunek. Mówię, wybijanie nie jest żadnym rozwiązaniem. Ten cały plan nie jest dla tych, co chcą udawać, tylko dla tych, co wiedzą, że jest sytuacja już w odseparowanym polu, które już się nie nadaje i nadal musi dostawać odpowiednie informacje, żeby był ten wybór. Nie? No, niestety trzykrotny upadek wyczyszcza całkiem mózg i już nie jest forma ludzka. Więc do trzech razy sztuka, a po trzeci czas zapukać. No i to się dzieje też tutaj z niektórymi formami, które upadły kilkakrotnie. Pomimo jakichś tam prób, ale to się nie nadaje tutaj za dużo do niczego. Także nie bawcie się dla tych, co tam ten, to żeby się nie bawić, bo zaraz przyjdą te normalne skutki, te, które, te nie te udawane, bo spójrzcie sobie tylko nawet na banknoty angielskie. Weźcie piątana starego, ale plastikowego, albo nową dwudziechę. I macie tam informację, to jest jako informacja, że z jednej strony jest korona, tam jest ta wieża, jak podświetlicie, to tam sygnaliki wysyłane są, a z drugiej strony na miejscu korony jest symbol wirusa, czyli koronawirus
5G. To jest jako informacja. Że za duża częstotliwość, to jest to, co mówiłem, zresztą ciężko, nie idzie tego nie zauważyć, po prostu idziesz między nadajniki i widzisz, kurwa, owady leżą, martwe. A oni mówią, że walczą z chorobami, kurwa, i w maskach chodzą. Cały dzień, gdzie przypomnę, to podnosi, zwiększa dwutlenek węgla, który zwiększa wchłanianie tlenu, ale również tych bakterii cały czas, które się zatrzymują z wydechu, więc wchłaniają je z powrotem. Szybko tak sobie załatwicie płuca, jak będziecie nosić te maski. No a jak pójdziecie na treatmenty z czystym tlenem, no to kurde, długo nie pożyjecie, nie? To jest to. Na tym kończę. I do następnego. No jeżeli jak... A, jeszcze tak, no ostatnim tym, no cały czas trwa zrzuta na nowy kierunek po Zetce i każdy namawia wszystkich, co zna osobiście po Zetce i tworzy się nowy kierunek, jak nie, no to lecicie z tym kierunkiem, który wspieracie. Czyli wasza przyszłość będzie ciekawa, ale nieprzyjemna, ale krótka. Ciekawa dla tych, co będą obserwować, nie? Nie dla was. Do usłyszenia.